drodzy Państwo, witam na koncercie świątecznym, na którym wystąpią uczestnicy zajęć i na gitarze klasycznej, nauki gry na gitarze klasycznej oraz łączymy pokolenia, drodzy Państwo, studentki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w gminie Rudna, które na pewno wszystkich bardzo, ale to bardzo zaskoczą. Mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy będziemy mile zaskoczeni. Ja jestem już zaskoczona Państwa przybyciem, tym, że wszystkie miejsca są zapełnione. To jest już ogromne szczęście. No a dzisiaj oprócz wszystkich Państwa, których bardzo serdecznie witam, chciałabym powitać dyrektora Centrum Kultury w Rudnej, pana Bernarda Langnera. Bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy i doceniamy to, panie dyrektorze, że mimo choroby jest pan z nami. Witamy również kierownik działu kulturalnego, panią Renatę Halilowicz. Drodzy Państwo, dzisiaj mam nadzieję, że spędzimy czas tak, żebyśmy wyszli stąd chociaż troszeczkę nastrojeni na ten świąteczny czas, który bardzo, bardzo szybko się zbliża. I chciałabym też, żeby właśnie dlatego, że dzisiaj się spotykamy, tydzień przed świętami, żeby dzisiejszy koncert był właśnie taki, jak te święta, które chciałabym Wam życzyć, aby były. Chciałabym, żeby ten koncert nie był perfekcyjny. Nie było wszystko dopięte na ostatni guzik. To tak samo jak święta. Słuchajcie, drodzy Państwo, nie jest najważniejsze, ile my kupimy do jedzenia, ile my się będziemy przygotowywać. Ja wiem, że my, Polacy, mamy taką mentalność, ale chciałabym, żebyśmy dzisiaj troszeczkę odnaleźli tej magii świąt i tutaj w naszych skromnych progach chciałam stworzyć taką namiastkę klimatu i mam nadzieję, że wspólnie uda nam się stworzyć namiastkę rodzinnej atmosfery i tak jak powiedziałam, tak jak święta nie muszą być perfekcyjne, tak samo dzisiejszy koncert na pewno nie będzie perfekcyjny, ale będzie idealny, bo będzie taki, jaki właśnie sobie przynajmniej ja wymarzyłam. Uczniowie, którzy jedni dłużej, drudzy krócej uczyli się, ćwiczyli przy zaangażowaniu rodziców, dziadków, rodzeństwa. Oni tutaj usiądą na scenie, niektórzy po raz pierwszy, drodzy Państwo. I będę chciała, żebyście docenili to, co oni robią, żebyście docenili to, jak wiele oni muszą zrobić, ile muszą z siebie dać, żeby móc dzisiaj dla Państwa wystąpić. I mimo to, że może się ąsknąć jakiś dźwięk, czy coś nie będzie perfekcyjnie dopracowane, to właśnie o to chodzi. Chodzi o to, że będziemy się dzielić dzisiaj tą świąteczną aurą i tym wspaniałym rodzinnym klimatem. Teraz powiedziałam na temat pierwszej części koncertu, bo jeszcze dzisiaj usłyszymy też śpiew, a no na koniec to, drodzy Państwo, będzie się działo. Będzie ogień i jak zawsze, już nie po raz pierwszy na scenie, ale zespół taneczny Flamenco zaprezentuje nowy swój układ świąteczny, specjalnie przygotowany na tą okazję, specjalnie dla Państwa. O właśnie, na przykład tutaj Pan przypomina o takiej, zademonstrował Pan taką bardzo ważną sprawę, z racji tego, że gitary mimo naszych mikrofonów i tak są ciche, to bardzo bym prosiła o wyłączenie bądź wyciszenie telefonów komórkowych, bo to akurat tutaj to będzie naprawdę przeszkadzało. No cóż, drodzy Państwo, mam nadzieję, że nawet może namówicie się na trochę wspólnego kolędowania, a teraz bardzo serdecznie zapraszam pierwszą moją uczennicę, Agatkę Kiedos, która zagra oczywiście na gitarze klasycznej i Agatka zagra
no tutaj to aż ciężko zapowiadać takie tytuły. Sami wiecie, może nawet pośpiewamy razem. Agatka Kielc, prawda?
zajrzeli do Betlejem. No i znowu powiększa nam się skład na scenie, bo tym razem znowu duet gitarowy, również dwóch kolegów, Eryk Malinowski i Kuba Sajdy, ale będzie im towarzyszyć mała wokalistka, która też jest gitarzystką, ale też będzie śpiewać i zaśpiewa razem z gitarzystami, oczywiście razem z wami, bo widzę, że świetnie sobie radzicie. Jeszcze Julia Woźnica. Teraz mamy chwileczkę jeszcze, no to brawa dla nich, na brawa. Thank you.
niestety nieobecny z powodu choroby, ale już teraz zapełnia się coraz bardziej nasza scena i zapraszamy do pierwszego takiego naszego występu wspólnego. No, ilość uczestników to już zasługuje na miano orkiestry, drodzy Państwo. I teraz pierwszy malutki kroczek naszej orkiestry gitarowej w Centrum Kultury w Rudnej. Mam nadzieję, że nie będzie to ostatni nasz krok, a to taki malutki przedsmak, mam nadzieję, naszej dłuższej działalności jako orkiestry. I teraz, drodzy Państwo, usłyszymy w hicie świątecznym Jingle Bells, czyli Pada śnieg, usłyszymy aż 11 gitar, drodzy Państwo. No i teraz musicie dać nam chwileczkę na to, żebyśmy się po prostu zainstalowali tutaj na scenie. Można powiedzieć, nagroda na naszym świątecznym koncercie wykona swoją ulubioną kolędę i ona będzie nawet z podkładem. Także ja oddaję w ręce Tymona mikrofon i zajmuję się muzyką. Nasz wąs, 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 wą
Jesteście naszymi mistrzyniami świata, a teraz, drodzy Państwo, tak jest gorąco, że szkoda gasić tą temperaturę, a teraz specjalnie dla Was załatwiłam to. Wielka, naprawdę wielka postać muzyki, sztuki i tańca flamenco i nie tylko, bo belibę, zumba i w ogóle roztańczona kobieta. Drodzy Państwo, przed Wami solo. Prawdziwy ogień, prawdziwy taniec flamenco, prosto z Andaluzji. Właśnie dzisiaj w Centrum Kultury w Rudnej, specjalnie dla Was, na zakończenie naszego koncertu. Jeszcze dla nas, ale właśnie sobie przypomniałam, takie zrobiłam napięcie świetne i właśnie teraz nie wydarzy się już koniec koncertu, bo samiuteńki koniec to będzie koncertu, a teraz bardzo serdecznie zaproszę pana dyrektora Centrum Kultury w Rudnej po to, aby zabrał głos. Mam nadzieję, że jeszcze trochę tego głosu pozostało. Zapraszam tam. Zapraszam również panią kierownik Centrum Kultury w Rudnej, a pani kierownik ma tutaj swoje specjalne zadania. No i ja nie wiem, o co chodzi, ale pan dyrektor chciałby coś powiedzieć. Ja bym chciał serdecznie Państwu podziękować, żeście poświęcili dzisiaj czas, przybyliście do nas, że opiekujecie się swoimi dziećmi, swoimi wnukami, że przychodzicie na zajęcia, które są organizowane w centrum, że te dzieci się rozwijają, że są z roku na rok coraz lepsze i my tutaj wspólnie postanowiliśmy nagrodzić te dzieci, które dzisiaj występowały takim skromnym upominkiem. W takim razie już zapraszam wszystkich gitarzystów, wszystkie dzieci, które dzisiaj występowały tutaj na scenę. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Wszyscy są, wszyscy są, są, wszyscy. O, brawo, pięknie, pięknie. I teraz takie słodziutkie upominki od pana dyrektora. Tak, ja już tutaj podaję. Takie małe misie, słuchajcie, fajne misie mamy, fajne mamy misie, a pan dyrektor dziękuję wszystkim. Proszę, kolejny miś. Jakie słodkie misie, można sobie zrobić na przykład zdjęcie też, prawda? I tutaj pan dyrektor rozdaje, tutaj można chłopaków takie misia. Dobrze. Mam tutaj pan dyrektor. No a jeszcze z racji tego, że tutaj są naprawdę już prawie dorośli ludzie, a widziałam, że lubią warcaby, to jeszcze dla nich. A już myśleli, że misiu, wiem, że będą chcieli się wymienić, wiem, ale to później. Serdecznie Wam dziękuję, że dzisiaj za ten piękny koncert, za tą ucztę duchową, któremu byśmy dzisiaj dzięki Wam wspólnie przeżyć. Dziękuję serdecznie. Gminy Rudna, pana Władysława Bogusa, złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia na te nadchodzące święta, na ten nowy rok. Oby on był jeszcze lepszy niż te. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. No a teraz dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dziękuję naszym cudownym, ale pięknie wyglądają z tymi misiami, nie? Super wyglądacie. Tak. Dla Was są buziaki od pana dyrektora. Tak, ale to później, bo tu są nieletni. No i teraz, drodzy Państwo, ja już nic nie mówię, tylko finał naszego koncertu. Występ solowy tańca flamenco. Por una mujer morena,
właśnie z takim rozgrzanym sercem, z takimi uśmiechami na twarzy. Chciałabym bardzo wam podziękować, że byliście dzisiaj z nami. Zachęcić jeszcze do degustacji skromnej, pierniczkowej, świątecznej. I w imieniu swoim i wszystkich gitarzystów, którzy dzisiaj wystąpili oraz pań z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bardzo, ale to bardzo serdecznie wam dziękuję, że przyszliście i po prostu zdrowych, wesołych, ciepłych i wyluzowanych Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Dziękuję bardzo.